Szczęść Boże, Klaudiusz Pobudzin. Rozpoczynamy Polski Punkt Widzenia. Dzisiaj w naszym studiu gościmy doktora Zbigniewa Kuźmiuka, ekonomistę. Szczęść Boże, witam panie doktorze. Dobry wieczór, szczęść Boże. Dziękujemy prosto z Radomia. To jest 100 tak, to kilometrów. Prawda. Daleko, ale zechciał pan do nas przyjechać. Bardzo dziękuję. Bardzo chętnie występuję tutaj u państwa, dlatego że można porozmawiać o realnych problemach, które dotyczą polskiej gospodarki, nas jako Polaków. No właśnie, i dzisiaj o tych realnych problemach będziemy rozmawiali. Bardzo cicho w innych mediach jest o tej sytuacji w Grecji, że ma być prywatyzacja pod nadzorem Unii Europejskiej, no a także to, co dzieje się w Hiszpanii. To prawda, Grecja jest rzeczywiście w dramatycznej zupełnie sytuacji finansowej. Pożyczyła od Międzynarodowego Funduszu Walutowego i krajów należących do strefy euro 110 miliardów euro. Te pieniądze mają służyć w ciągu najbliższych 2 lat do obsługi długu greckiego, który wynosi ponad 300 miliardów euro. Ale niestety sprawy w samej Grecji nie idą w dobrym kierunku. Otóż Fundusz Walutowy zażyczył sobie reform, które polegają na obcięciu wydatków budżetowych, podniesieniu podatków i wprowadzenie takich 2 pociągnięć powoduje, że gospodarka grecka zamiast się rozwijać, to się zwija. Czyli na bieżąco Grecja zamiast osiągać wyższe wpływy podatkowe, ma te wpływy podatkowe mniejsze. Więc po takich reformach niestety sytuacja gospodarcza, a w konsekwencji społeczna Grecji, nie tylko się nie poprawiła, ale pogorszyła. Mówiąc szczerze, te 110 miliardów, które otrzymała Grecja na niskie oprocentowania, bo to jest gdzieś tam 5 z kawałkiem w stosunku rocznym, to są pieniądze, które służą na obsługę, do obsługi długu greckiego, a tak naprawdę służą do finansowania kredytów, które pożyczyły banki niemieckie, francuskie, belgijskie, hiszpańskie. Czyli Unia dała pieniądze na Unia dała pieniądze, tak mówiąc wprost, na ratowanie własnych banków, ale za pośrednictwem Grecji, bo to Grecji kiedyś pożyczyli pieniądze i tutaj nie ma dobrego rozwiązania. Stąd kolejna ta tura ubiegania się o kolejne pieniądze i to, co proponuje już Komisja Europejska i Fundusz Walutowy, to mówiąc szczerze, to jest odarcie Greków z ich godności. Bo jeżeli powołuje się specjalną agencję unijną, do której ma być wniesiona duża część majątku państwowego Grecji i to Unia ma sprzedawać majątek Grecji, to proszę się postawić w sytuacji przeciętnego Greka. On czuje się po prostu okradziony z majątku narodowego, który będzie sprzedawany pod nadzorem jakiejś grupy państw. To jest moim zdaniem pociągnięcie, które może przysporzyć całej strefie euro tylko dalszych kłopotów, a nie będzie rozwiązywało czegokolwiek, bo duma Greków, sądzę każdego społeczeństwa, po prostu na takie operacje nie pozwoli. Ale oprócz Grecji jest jeszcze Irlandia, Portugalia. Teraz widzimy, co się dzieje w Hiszpanii. No, rząd premiera Zapatero doprowadził po prostu do krachu, do kryzysu. Tak, to prawda. Rzeczywiście te tak zwane kraje peryferyjne strefy euro mają coraz większe kłopoty. Z czego to wynikało? To znaczy wprowadzono jednolitą walutę, natomiast poziom rozwoju poszczególnych krajów był bardzo zróżnicowany. Jak była grecka drachma, to kredyty w Grecji, te wyrażone w drachmie, były oprocentowane kilkanaście procent rocznie. Przyszło euro i w związku z tym niskie stopy procentowe i kredyty w euro były na 3-4%. Zarówno przedsiębiorstwa greckie, jak i sami Grecy pomyśleli, że teraz dopiero zaczynamy się rozwijać. Zaczęli pożyczać, no ale przyszedł czas, kiedy to trzeba oddawać. Podobnie było w Hiszpanii. Czyli co, jakby pożyczali w drachmach na wyższe oprocentowanie, lepiej by była duża ostrożność w zaciąganiu kredytów. Natomiast im się wydawało, że to obniżone oprocentowanie to jest swoisty raj na ziemi, ale to jest raj krótkookresowy. Padli w taką zasadzkę. Padli w zasadzkę. To jest niestety zasadzka dla wszystkich krajów peryferyjnych, które mają stosunkowo niską wydajność w gospodarce i w związku z tym są niedostosowane gospodarczo do jednolitej waluty. To jest podstawowy problem, który moim zdaniem może być przyczyną rozpadu strefy euro. No pewnie nie w najbliższych miesiącach, ale jeżeli kłopoty będzie miała Hiszpania albo Włochy, których dług publiczny wynosi bilion euro, czyli 1000 miliardów euro, to jeżeli Włochy będą potrzebowały pomocy, to nie ma takiego kraju w Europie i Funduszu Walutowego, który byłby w stanie wyłożyć pieniądze, które pomogą Włochom. Więc to jest sytuacja coraz trudniejsza, a ponieważ przy okazji jest wprowadzany ten pakiet
oszczędnościowy Funduszu Walutowego, to są z tym coraz większe kłopoty. A jeżeli chodzi o Irlandię, mówimy, jest Irlandia, tam dużo Polaków i Portugalię? Irlandia to troszeczkę inny przypadek. Irlandia chciała ratować swoje banki. Same finanse publiczne w Irlandii nie były w najgorszym stanie. Zresztą przez parę lat pokazywaliśmy Irlandię jako swoisty wzór także dla Polski. Niskie podatki, w związku z tym wysokie inwestycje zagraniczne, dużo nowych miejsc pracy, tam trafiło sporo Polaków. Ale okazało się, że irlandzkie banki, pożyczając na całym świecie, wpadły w te bańki spekulacyjne, szczególnie na rynku nieruchomości. Jak okazało się, że nie są w stanie odzyskać części kredytów, no to był problem. Albo poinformować tych, którzy mają oszczędności w tych bankach, że pewnej części oszczędności nie odzyskają, albo też musiało wkroczyć państwo irlandzkie. Wkroczyło, znacjonalizowało banki, ale trzeba było wyłożyć pieniądze. Wyłożyło pieniądze, gwałtownie wzrósł dług Irlandii i okazało się, że Irlandia nie jest w stanie obsługiwać swego długu. No, dostała z Funduszu Walutowego i od pozostałych krajów strefy euro w granicach 90 miliardów. Na razie ponoć Irlandia nie jest problemem, ale zobaczymy. Jeżeli problemem będzie Hiszpania czy Włochy, to widzę to w czarnych kolorach. No bo widzimy, że te kraje jak kostki domina padają jeden po drugim. Czy to jest jakiś pana zdaniem jakiś taki świadomy mechanizm, że Unia co, no pożycza pieniądze tak, żeby ktoś nie mógł oddać? Nie sądzę, żeby Niemcy i Francuzi, którzy tak naprawdę trzymają strefę euro, byli zainteresowani no, kłopotami krajów peryferyjnych, bo oczywiście to rzutuje przecież na ich sytuację. To znaczy, kłopoty strefy euro, one wyniknęły z tego niedostosowania krajów peryferyjnych. Tak jak mówiłem, jeżeli wprowadzamy wspólną walutę, to na tym obszarze wszystkie gospodarki muszą być bardzo podobne, jeżeli chodzi o poziom rozwoju. Oczywiście pewnie zawsze będą różnice, ale to nie może być tak, że to jest przepaść. A taka przepaść była w 2000 roku, kiedy wprowadzano euro, między Niemcami, między gospodarką niemiecką a gospodarką grecką, między gospodarką francuską a gospodarką portugalską. W związku z tym wprowadzenie jednolitej waluty i jednolitych stóp oprocentowania wysłało do tych krajów peryferyjnych fałszywe sygnały. Fałszywe sygnały polegające między innymi na tym, że mamy do czynienia z bardzo tanim pieniądzem. I ten fałszywy sygnał społeczeństwa, przedsiębiorstwa odebrały tak, że zaczęły się zadłużać. Przy okazji zaczęły się zadłużać państwa, bo my mówimy tylko o fragmencie długów greckich, portugalskich czy irlandzkich. Mówimy o długach państw, ale przecież są długi banków tych krajów, są długi przedsiębiorstw i są wreszcie długi gospodarstw domowych. Ten problem, może nie wywołujmy wilka z lasu, ale to jest także problem wielu polskich rodzin, które pożyczyło na mieszkania, na domy, pożyczyło we frankach. Ci ludzie drżą, bo pożyczali bardzo często przy niskich stopach, wtedy kiedy jeden frank kosztował 2 złote z kawałkiem, a w tej chwili kosztują znacznie powyżej 3 złotych i raty ich kredytów wzrosły już o 60%. Czyli gdyby okazało się, że kłopoty pogłębiają się w strefie euro, to nieuchronnie także będzie dewaluowała się złotówka. Czyli trzeba było pożyczać w złotówkach? Zasada jest taka, że pożyczamy w tej walucie, w której mamy główne źródło dochodów. Więc jeżeli żyjemy w Polsce i zarabiamy w złotówkach, to pożyczamy także w złotówkach. Ale niestety banki oferowały tego rodzaju kredyty, pokazując korzyści. Niskie oprocentowanie, korzystny kurs powodował, że ludzie widzieli, no jeżeli pożyczę w złotówkach, to rata będzie znacznie wyższa niż pożyczę we frankach. Ale przyszedł taki czas, że jest zupełnie odwrotnie. I jeżeli on się będzie długo utrzymywał, to większość tych ludzi, którzy pracują w sferze budżetowej, nie mają jakichś kolosalnych dochodów, będzie miała gigantyczne kłopoty ze spłatą tych kredytów. Ba, banki, które pożyczyły te pieniądze, także będą miały kłopoty, bo co mogą, jeżeli kredytobiorca nie spłaca kredytów? Mogą przejąć nieruchomość, ale co z tą nieruchomością zrobią? Mogą ją sprzedać tylko znacznie poniżej ceny rynkowej. To jest właśnie ta bańka na rynku nieruchomości i Polska niestety, nie powiem, że mają monstrualnych rozmiarów, ale mają. Jeżeli złoty będzie się dewaluował, a on przy kłopotach w strefie euro będzie się dewaluował, bo nie jest to waluta wielkiego kraju, to wszyscy ci kredytobiorcy niestety niechybnie brną w kłopoty. A co by było, gdyby w Polsce wprowadzić euro?
W najbliższym czasie. Dobrze, że ten pomysł, który zgłosił swego czasu pan premier Tusk, nie został zrealizowany, bo jak pan redaktor wie, żeby wejść do strefy euro, przez 2 lata wcześniej trzeba być w tak zwanym korytarzu walutowym. To oznacza usztywnienie kursu złotego w stosunku do euro. To, że mieliśmy kurs płynny w stosunku do euro, to uratowało nas przed kryzysem. Złoty się zdewaluował w roku 2009 o kilkanaście procent. To w oczywisty sposób poprawiło atrakcyjność naszego eksportu, a z kolei podrożyło import i eksport stał się głównym motorem napędowym naszej gospodarki. To, że mieliśmy 1,8% PKB wzrostu w 2009 roku, w sytuacji, kiedy wszystkie kraje unijne miały spadek PKB, to wynikało właśnie z dewaluacji złotego i tej maszyny eksportowej. Gdybyśmy byli w tym wężu walutowym, niechybnie czekał nas tak zwany ujemny wzrost, jak to mówią ekonomiści. No tam Ministerstwo Finansów też gra tym. Ja muszę powiedzieć, że to, co się stało w 2009 roku, pokazuje skalę nieodpowiedzialności premiera, który jadąc na forum do Krynicy wymyślił, że musi tym przedsiębiorcom tam zgromadzonym podać jakiś atrakcyjny temat. I podał. Dobrze, że nie udało się tego zrealizować, bo byśmy byli w gigantycznych kłopotach. Panie doktorze, patrzę, w Hiszpanii w ciągu 10 lat bezrobocie wzrosło dwukrotnie, z 10% do 20%. To jest wielki problem w ogóle na świecie, tak, w Europie. To znaczy, jeżeli mówimy o przyczynach, to jest konsekwencja tych pękania. Ale jak z tym walczyć? Bo w Polsce też 13 mamy jeden, rząd niby planuje, że będzie 10%. To... Ja muszę panu powiedzieć, że to bezrobocie według polskich standardów, to hiszpańskie, ono jest wyższe niż te 20%, bo tam to jest mierzone wskaźnikiem unijnym i tam uważa się za bezrobotnych tylko tych, którzy aktywnie poszukują pracy. U nas wszyscy zarejestrowani są bezrobotni. I ci, którzy aktywnie poszukują, i którzy nie. Więc tam, gdyby mierzyć polskim wskaźnikiem, to tam bezrobocie wynosi gdzieś 25%. Z tego 40% bezrobocie jest wśród ludzi młodych, z wyższym wykształceniem. To jest dramat hiszpański i to widać na ulicach. We wszystkich miastach zawiązały się te komitety protestacyjne i one trwają, mimo tego, że wybory wygrała prawica, wybory samorządowe, to ci młodzi ludzie koczują na ulicach i domagają się zmian w gospodarce. A partia lewicowa realizuje bardzo liberalny model gospodarczy. Reformy, które zaordynował Zapatero, moim zdaniem, one do niczego dobrego Hiszpanię nie prowadzą, tylko prowadzą ją niestety do kłopotów podobnych do greckich. Ale widać, że tam świadomość Hiszpanów jest większa, bo oni wiedzą, że za ten kryzys ich... To prawda, to prawda. Banki, żeby winni... U nas jakoś tak... U nas tej świadomości nie ma, ale miejmy nadzieję, że powoli ona się buduje. To znaczy, rzeczywiście Polacy z tego względu, że mieliśmy cały czas ten wzrost, on jakby... konsekwencje tego wzrostu bardzo nierówno rozkładały się na różne grupy społeczne w Polsce, ale generalnie można powiedzieć, że Polacy nie ucierpieli na skutek kryzysu. No takim bardzo ujemnym zjawiskiem było to rosnące bezrobocie, ale nie było jakiegoś realnego, gwałtownego spadku. Panie doktorze, no przepraszam, no ale cierpimy na stacji benzynowej. To prawda, no właśnie dopiero teraz otrzymujemy takie sygnały, że ten świat wirtualny, który jest nam pokazywany w mediach publicznych, także w niektórych stacjach komercyjnych, ma się nijak do świata rzeczywistego. Bo rzeczywiście bardzo często w tych mediach nie mówi się o tych problemach realnych, a jedziemy na stację benzynową i rzeczywiście czyjemy po kieszeni. Ludzie, którzy mają niski poziom dochodów, no mamy wskaźnik inflacji 4,5%. Ale tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na przykład na dwie najważniejsze grupy wydatków podstawowej części polskich rodzin, to żywność zdrożała w stosunku rocznym przynajmniej o 8%. Żywność. A te usługi związane z mieszkaniami, a więc ogrzewanie, prąd, wywóz śmieci, woda o kilkanaście procent. Jeżeli dodamy do tego jeszcze wzrost cen paliwa o kilkanaście procent, to dla tych gospodarstw domowych inflacja nie wynosi 4,5, a wynosi przynajmniej 9% albo i więcej. To jest bardzo dużo. To oznacza, że o blisko 10% zmalały ich dochody realne. Bo przecież nie mamy podwyżek płac, nie mamy waloryzacji emerytur i rent. Więc to jest poważny kłopot i ja sądzę, że powoli do większości Polaków to dociera. Jeżeli teraz zacznie docierać to do ludzi młodych, a widać to chociażby na stadionach, że dociera do ludzi młodych, że widzą fikcję tego, co w mediach i rzeczywistość,
którą obserwują u siebie i u swoich rodziców, to miejmy nadzieję, że w jesiennych wyborach Polacy wreszcie dadzą temu wyraz. No i jeszcze 800 miliardów długu na karku. Tak, to prawda.